My się chyba znamy. Mówię o naszych patronach i matronkach imiennych, którymi są Łukasz Maciejewski, Julia Druszcz, Foka i Morświn, Norbert Garczyński, Grzegorz Kyc, Lepszy niż nic, Justyna Mazur-Kudelska, Poznańskie Jamniki, czyli Iwo i Marta, Michał Szumlański, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Twój wuja od tatuażu, czyli wujek Darek, Spoilermaster, filmowy podcast Michała Oleszczyka, Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje, Dawid z podcastu 5x5, Piotr Semeniuk, Zbyszek Chojecki i Maciej Kotlęga fotografii. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Podcast Tex. Podcast o latach 90. i zerowych. Mateusz, pamiętam, że w odcinku 38 rozmawialiśmy o książce niejakiego Webera na temat podrywania dziewczyn. Tam był taki rozdział, gdzie było mnóstwo świetnych pick-up line'ów, tekstów na podryw. Pamiętam taki, na przykład był jeden o psie. Czy ty użyłeś albo tego o psie, albo jakiegoś innego ewentualnie? Tak. Tego z udźcem jagnięcym parę razy, ale to w domu głównie, to z rodziną, nie? Więc to jest bezpieczna przestrzeń. A to wspaniała książka, która nas nauczyła, jak nie postępować, na wypadek, gdybyśmy nie wiedzieli. Ale dzisiaj wkraczamy ponownie na tę ścieżkę pick-upu. Tylko, no właśnie, wkraczamy na tę ścieżkę w taki bardzo milenijny sposób, bo dzisiaj książka z roku 2001, poradnik podrywacza wydany w Łodzi przez Piątek 13 wydawnictwo. Tak się ono nazywało. I to jest też, no, druk jest Piątek 13 drukarnia, więc prawdopodobnie oba te podmioty mają coś wspólnego ze sobą. Tak, to może nie być przypadek. A ty tak wiesz, przy okazji, jak masz drukarnię, no to taki self-publishing robisz, nie? No bo jest ci najzwyczajniej w świecie łatwiej. I tak naprawdę w porównaniu do książki Webera, to mamy do czynienia z książką bardzo, bardzo niewinną, ale też w jakiś taki sposób bardzo nieporadny, uroczą, ale z drugiej strony też bardzo mięsną, już tutaj nawiązuję do czegoś, co pojawi się później, i bardzo, bardzo seksualną. Na końcu tej krótkiej książeczki, którą kupiliście wy patroni, tak swoją drogą, bo kupiliśmy ją z Patronite'a, kupiłem, dokładnie mówiąc, Bartek, niby do nagrania, ale co tam, do czego mu się tam przydała, prawda, że to już jest inna sprawa. No i na końcu tej książki, zacznijmy od końca w ten sposób, jest lista innych książek wydawanych przez to wydawnictwo. I zanim pojawi się najciekawsza pozycja z tej listy, to wspomnijmy coś o autorach tej książki. Mamy tutaj dwóch autorów. Poradnik podrywacza to jest książka Łukasza Kuncewicza i Bartłomieja Cieniewskiego. I jeżeli przeczytamy sobie tę listę na końcu, to zobaczymy, że Łukasz Kuncewicz napisał jeszcze jedną książkę poza Poradnikiem Podrywacza, a właściwie ją współtworzył, i są to zadania matematyczne dla piątoklasistów. A jak poszukamy troszkę w internecie, to znajdziemy książkę Bartłomieja Cieniewskiego, inną książkę, która jest po prostu encyklopedią prawa, więc ewidentnie jest to taki wątek. Jest 2001, jesteśmy nauczycielami, może akademickimi, może nie, może w szkole średniej, w szkole podstawowej, i chcemy sobie troszeczkę to robić, więc napiszemy Poradnik Podrywacza. Ale to nie jest najciekawsza rzecz na tej liście, Bartek. Tak, dlatego że tutaj jest, no właśnie z tyłu jest ta lista sprzedaż wysyłkowa i tutaj są wymienione pozycje. Jest mnóstwo książek, większość z nich to są książki jakieś takie edukacyjne, tam jakieś poradniki, gimnazjalisty, książki dla szkół średnich, twoja matura i tak dalej, ale są też książki regionalne, na przykład jest taka książka Magiczne miejsca Łódź. Jak ja wiem, jak ja rozmawiałem z osobami, które mieszkały w Łodzi w latach 90, to ile wiem, Łódź miała bardzo wiele magicznych miejsc i w ogóle bywała czarodziejskim miastem w ogóle wtedy. Pozdrowienia dla Łodzi, bo oczywiście kocham to miasto absolutnie i mówię to nieironicznie, pozdrawiam Festiwal Komiksów w Łodzi. Natomiast jest też taki dział Książki Pozostałe, który i w którym jest ta książka, którą właśnie trzymam w ręku, czyli Poradnik Podrywacza, oraz jest książka Roberta Dudka, która nazywa się Mięsny Książę. Mięsny Książę. Jest to powieść, która przenosi nas w świat dzieciństwa małego chłopca. Oglądamy świat z jego punktu widzenia, poznajemy jego przyjaciół i rodzinę. Ciekawe typy ludzkie przedstawione w niekonwencjonalny sposób. Więc jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby, żebyśmy omówili Mięsnego Księcia, ja to bym chciał. Myślisz, że to jest taka fabularyzowana biografia Szubryta na przykład? Coś tak być. Więc tak, więc to jest taka inicjatywa, że właśnie te książki wysyłkowe i tak dalej, ten Poradnik Podrywacza, który właśnie mamy, ma taki format troszkę większy niż Dzienniczek Ucznia i stron ma z 80, tak? No jest to mała książeczka. 90 tak. Niecałe, nie? I tak w ogóle mówisz o tym, że to jest 2001 rok, a to jest copyright by Piątek 13 Łódź 97, więc jakby nie wiem, być może to jest drugie wydanie. To jest ciekawe, bo pod
tym masz informację, że to jest wydanie pierwsze, więc może ta książka powstawała w bólach przez 4 lata. Co by tu jeszcze, te babeczki? Nie, testowali na bieżąco. Tak, i wykreślali. Chociaż nie tak swoją drogą, bo jak się dowiecie od nas, pojawiają się też tutaj jakieś antyprzykłady, ale podane w formie przykładów. Jest ta książka dosyć bałaganiarska. I co ciekawe, ta książka inaczej na początku sprawia nieco inne wrażenie, budzi jakieś takie złe przeczucia, bo otwiera ją cytat własny autorów. O treści nie ma kobiet nie do poderwania, to tylko kwestia pieniędzy i czasu. No i to nam sugeruje, że mamy do czynienia z jakimś właśnie psychopatycznym g***em typu NLP, a ta zawartość jest tak naprawdę w miarę stonowana. Nie? Tu bez spoilerowania ja mogę powiedzieć, że ja tę książkę... Będziemy bardzo unikać spoilerów dzisiaj. Ja tę książkę kupiłem wraz z tą książką Webera i pomyślałem sobie, że okej, czyli mam książki, jakiś podręcznik do podrywania amerykański, stary, no to pewnie jakiś taki w miarę ogarnięty i tam coś tam tego, no nie? Ale ten polski, to będzie mięso, nie? A potem się okazało, absolutnie, że ten polski, on jest bardzo interesujący, ale z innych powodów. W sensie, że jakby jeśli chodzi o same takie rady dotyczące postępowania z płciową, prawda, piękną, to nie jest tak, że on tutaj jest, nie wiem, pełen przemocą w jakichś tam rozwiązań i tak dalej. Jest tutaj trochę kontrowersyjnych może wątków, tak, ale nieporównywalnie mniej niż w tamtym amerykańskim. Zdecydowanie. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że ta książka 90-sowa, w sensie wydana w latach 90. w Polsce Webera, była książką pierwotnie z lat 70. Tak. Ale tak naprawdę, jak sobie pomyślimy o końcówce lat 90. w Polsce, to nie oczekujemy, że obyczajowo jest jakoś inaczej niż w Stanach w latach 70. Nie? Dlaczego miałoby tak być? No i rzeczywiście, ten cytat jest dosyć niepokojący. Potem pojawia się taka odezwa, będziemy tutaj przelatywać przez tę książkę w miarę chronologicznie, w miarę linearnie. Pojawia się odezwa: niezmordowany podrywaczu. I tutaj 95% kobiet w twoim wieku chce być przez ciebie podrywana. Nie pozwól im czekać, nie ma znaczenia, że nie wyglądasz jak Leonardo DiCaprio, potem będzie inny jeszcze wzorzec męski, osobowy. No. 95% kobiet w moim wieku chce być podrywana? Tak. A kobiety w innym wieku nie chcą? Tak. No okay. Tak. Tutaj jest jakby unikanie jakiegoś takiego mezalianzu, jeśli chodzi o metrykę. Tylko jeżeli złapiesz na przykład kontakt z jakąś osobą, która ma 34 lata z kobietą, to nie ma w ogóle opcji dla ciebie, jeżeli chodzi o... Ale nie napisałeś, że dla mnie, tylko napisałeś, że w ogóle nie chcę. Nie, przez ciebie, przez ciebie. Jestem przez ciebie. Konkretnie przez ciebie. No tak, bo tutaj w ogóle ta książka zaczyna się od takiego stwierdzenia, że napisana jest z myślą o mężczyznach tak młodszych, 15 lat, jak i nieco starszych, 25 lat. Co jest jakimś po prostu błędem, jeżeli chodzi o samo założenie, bo kurwa, jakby to... Akurat w tamtych rejonach wiekowych to jest ogromny rozdziew. Tak. Umówmy się, jakby od stulejki do małżeństwa, nie? To są takie jednak rzeczy bardzo rozstrzelone. Podrywanie nie jest jak Chińczyk od lat 5 do 105, to tak, same reguły, nie? Absolutnie nie. No. Tak, więc i trzeba powiedzieć, że też panowie, książka jest krótka, więc ciężko by było, żeby było inaczej, ale panowie przychodzą do rzeczy bardzo szybko. Dlatego zaczynają od rozdziału pierwszego, rzecz o kobietach, i tutaj od razu następuje typologia kobiet. Tak jakby wymieniają, jakie są rodzaje podgatunki kobiet, trochę się czuję, czytając, jakbym czytał podręcznik do Dungeons and Dragons trochę. Nie? Oczywiście, w sensie, profesje, rasy i tak dalej. Nie? Jest tak, jest romantyczka, bizneswoman, idealistka, kumpela i mix. Mix, czyli można powiedzieć brzydziej mieszaniec, prawda, tak? Albo, czy coś, nie? Kundel. Żeby tak. Romantyczka. Nie będziemy czytali całości, oczywiście, ale co fajniejsze fragmenty. Romantyczka, Mateusz, ubiera się wygodnie, niekoniecznie efektownie, często można spotkać ją z książką w ręku. Jeśli stosuje makijaż, to bardzo delikatny. Jest raczej cicha i nie chce zwracać sobie zbyt dużej uwagi. Tak? Czyli to jest jakaś taka... Znaczy, w zasadzie te typy kobiet można jakoś tam je poprzyklejać do komedii romantycznych, czy coś tam, jakiegoś tego rodzaju filmów, nie? Że tam szara myszka taka, która tam siedzi w swetrze. To jest ta Julia Roberts w okularach, tak? W sensie udajemy, że Julia Roberts nie jest kanonicznie piękna, jak zakładamy jej okulary i sweter, tak? Więc to jest romantyczka wtedy, nie? Bizneswoman, mi się bardzo podoba ten opis, bizneswoman. Zawsze doskonale ubrana i umalowana. Wyglądem przypomina bohaterki Beverly Hills. Na pewno nie znaczy, które w sumie... No właśnie, ustawy, ale w sensie tej dzielnicy w Los Angeles, bo to nie jest w ogóle wydzielone cudzysłowo, ani kursywą. To prawda. Ale który, jeżeli chodzi o to, no to mieliśmy tam bardzo też różne, właśnie idąc tym tropem, bizneswoman, romantyczka i tak dalej, mieliśmy tam bardzo różne typy kobiet. Więc Bartek ma alergię na takie pierdolone. Po prostu tego przepraszam. Na pewno nie spotkasz jej przy budce z hamburgerami, na polu namiotowym czy koncercie hardrockowym. Nie ma mowy.
teraz jest ta premierka Finlandii bodajże, tak? Która tam chodzi. Tak, jest, tak, jest, ona jest kucem, ona jest, tak jakby fińskim i chodzi na koncert. Ona jest metalowa. Mhm. Więc jakby to jest nieprawda już, nie? Chociaż może nie jest biznesem. Może nie ma biznesu. Dokładnie. No. To zwykle, tylko kraj. Jeszcze biznesmen zwykle nosi przy sobie torebkę wypełnioną do połowy kosmetykami. Mhm. Mhm. Więc tak, tutaj wiadomo, co to jest za archetyp, prawda? Jest idealistka. Ja pomyślałem sobie na początku, że idealistka, że to jest taka, nie wiem, że na przykład spotykasz się z jakąś taką radykalnie lewacką dziewczyną albo, mhm. albo kimś takim, że po prostu będzie cię zabierała na... Co oni mogą napisać o takiej osobie? Że będzie cię zabierała na jakieś tam po prostu protesty ekologiczne czy coś tam, nie? Że to jest taka osoba. Co się okazało? Jej główną różniącą się od innych kobiet cechą jest wyraz twarzy. Coś pomiędzy zaciętością, zaniepokojeniem a smutkiem. Ubiera się zwykle przez cały czas w jednym stylu. Ma jasne poglądy na życie, uważa, że wie, co jest dla niej i dla ciebie dobre, a co złe. Próbując przekonać się, to nie ma nic za bardzo o poglądach politycznych albo coś tam, nie? To jest tak. Po prostu osoba, która, nie wiem, jest pewna siebie, I guess. No nie wiem. Co tym... może być też tak, że to nie jest wynik jakichś rzetelnych badań. Ale przecież naukowcy napisali takie. Jest kumpela. Cech charakterystyczny brak. Tak, to jest brak, bardzo chamskie, no. Tak. No i ta kobieta będąca rolę kolegi, to rzadki skarb, toleruje ludzi takimi, jakimi są. To jest Sandra Bullock z Miss Agent na przykład, tak, z kumpela. Tutaj jest też taka przestroga, że jeśli spotykacie na swojej drodze kumpele, to dodanie wątku erotyczno-miłosnego będzie na pewno ogromnym przeżyciem dla was obojga, ale przecież nic nie trwa wiecznie i kiedyś się rozejdzie, a wtedy powrót do przyjaźni jest raczej niemożliwy. To wspaniale, akurat nie da się w ogóle zastosować tego opisu do żadnego innego typu tutaj, w ogóle nie jest to uniwersalne, ale kiedy czytałem tę książkę, to pomyślałem sobie, gdy zaczęła się ta typologia, że no oczywiście to będzie zbiór jakichś pierdoletów, bo przecież tak naprawdę ludzie są dosyć nieco bardziej skomplikowani niż w tego typu książkach. Nie, jest 5 rodzajów ludzi. Właśnie, tylko że 5 rodzajem jest miks. I jest tam też taka uwaga, że no takiego jakby kobiet przynależących do tego typu jest najwięcej, więc generalnie to wszystko jest o kandydupy rozbić, te wszystkie 4 poprzednie typy, bo w 5 panowie autorzy śmiało zauważają, że jednak ludzie łączą w sobie rozmaite cechy i rozmaite podejścia. Tutaj miks może się spotkać gdziekolwiek, zaczynając od klubu bilardowego, aż na muzeum etnograficznym kończąc. To są 2 bieguny w ogóle. Tak. Nie, to jest... Miks ubiera się różnie w zależności od aktualnego nastroju. Tak. To jest kundlica jakaś kompletna. Ale tutaj właśnie jest ciekawe i to też nas zainteresowało w trakcie lektury, że... Jakby nie ma tutaj dużo jakichś takich absolutnie, nie wiem, mięsnych, wracając, rzeczy. Natomiast jest sporo jakichś takich uwag, które wskazują na pewien moment historyczny, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo, bo jeżeli chodzi o miks, to tutaj jest taka sugestia, że możesz nawet wyciągnąć ją na mecz koszykówki i w nawiasie piłka nożna raczej odpada głównie ze względów bezpieczeństwa. No, jakby wiadomo, że ultraska jest taka, jaka jest, ale generalnie jakby wyjście z kobietą na mecz nie jest jakby czymś, wiesz, co zagraża zdrowiu. Nie? Powiem ci więcej. Jakiś czas temu miałem okazję czytać książkę, nie pamiętam jak się nazywa, to się nazywa Jędrzejko. To jest gościu, który od 30 lat zajmuje się pisaniem książek o narkotykach. I to są książki takie, które są pisane w ramach przestrogi dla rodziców i tam uczniów, tam nauczycieli i tak dalej, tak? I tam był taki fragment tej książki, który mówi o tym, że dobrze jest, jeśli nie chcesz mieć po prostu dziecka, które bierze narkotyki. Aha. Dobrze jest, jeśli twój syn albo córka tam bierze udział w jakichś zajęciach sportowych, to właśnie było napisane, ale tam lepiej, żeby to nie była piłka nożna. Nie? I tam nie jest uściślone dlaczego. Co? Bardzo się zastanawiałem dlaczego i chyba tak mi się wydaje, że to może być jakiś taki, czy to stereotyp, czy to jakieś prawdziwe historie powyciągane z jakichś grup kibicowskich, czy coś, że zapisanie syna do klubu piłkarskiego to jest pierwsza droga do tego, żeby zaczął handlować, nie wiem, fetą w którymś momencie swojego życia, nie? I te, jakby pod tym względem jest to przeczucie słuszne, jak się prześledzi tutaj na przykład mapę, nagrywamy w Krakowie, prawda, i tutaj jest dużo też biznesu w tym kibicowaniu, to znamy tego typu historie, a z kolei ludzie, którzy wysyłają swoje dzieci tam do trampkarzy, do Krakowi czy do Wisły, czy rodzice, dorośli ludzie potrafią się napierdalać na tych meczykach, o czym nawet powstało kilka artykułów, więc no okej, coś tu jest na rzeczy, więc natomiast... Więc gała nie, wiesz, jeśli chodzi o wychowanie dzieci i jeśli chodzi o podryw, to... Gała nie. Absolutnie gała nie. I typologia kończy się jakimś takim w ogóle działaniem z dupy. Mamy tutaj wzór. W nawiasie oferta plus doświadczenie razy w nawiasie pewność siebie plus wrażenie równa się sukces. Czyli mamy tutaj też
No, jednak współautor jest matematykiem, jak udało się ustalić, więc mamy tutaj dosyć mocne podstawy. I potem jest jakiś taki, właśnie tutaj jest około 14 wstępów w tej książce. Jakby ona bardzo, bardzo lubi się tego typu formułą posługiwać. Jest ciekawa rzecz, bo z jednej strony pojawia się nam DiCaprio w kontekście tego, że jeżeli nie wyglądasz jak Leo DiCaprio, tutaj mamy wydanie z 2001. W innym miejscu pojawia się zdanie, jeżeli nie wyglądasz jak Boguś Linda. Jest dosyć ciekawe, bo to jakby zupełnie różne, przynajmniej DiCaprio wtedy, no bo teraz już jest jakby leciwym typem. Zupełnie, zupełnie różne bieguny i szukając cytatów z Łukasza Kuncewicza, współautora tej książki, znalazłem też wersję z Bradem Pittem i w sumie, gdybyśmy mieli na to więcej czasu, moglibyśmy prześledzić w ogóle, ile było wznowień i czy ten kanon po prostu, wiesz, urody męskiej się zmieniał w czasie, ale tutaj mamy... Dzisiaj jakiś Gosling byłby, czy ktoś taki? Tak, dzisiaj pewnie Ryan Gosling, mamy tutaj Bogusława Lindę, albo Muniek Staszczyk, bo on jest wieczny, możliwe. I to jest tak, że jeżeli nie wyglądasz jak Boguś Linda i jeżeli kobieta na twój widok i to jest dosyć takie, nie chcę scałować każdego centymetra kwadratowego twojego ciała i tutaj w domyśle jest to, że to jest jedyna reakcja, która powstaje w mózgu kobiety, gdy jest z kimś zainteresowana też w sensie seksualnym, czyli jest po prostu bardzo, bardzo podekscytowana. Wyobraź sobie, że jesteś Bogusławem Lindą i chcesz pójść po bułki do sklepu, tak. Każda kobieta, którą spotykasz i część mężczyzn pewnie też, chcesz całować każdy centymetr kwadratowy twojego ciała. Tak. Jakby nie spocznie dopóki. Co też swoją drogą, całowanie każdego centymetra kwadratowego ciała jest średnio higieniczne, jeśli ktoś ma na przykład włosy na głowie. Zdecydowanie tak. Wtedy to może być trudne i dość paskudne. Zdecydowanie tak. Też nie wszystkie obszary ciała są jakby odsłonięte, a jednak przynależą do ciała. Tu już nie chodzi o całowanie kogoś pośledzionie, co byłoby oczywiście ciekawe, ale to pewnie w Mięsnym Księciu pewnie są jakieś tego typu ustępy. No ale jest to dosyć debilne, bo sugeruje jednak, że to pierwsze zainteresowanie polega na tym, że ktoś cię chce po prostu wycałować pod po prostu całą noc, nie? Ale dobra. No a potem co mamy? Potem mamy warianty rozmów, bo tutaj też się pojawiają scenariusze rozmów, one nie są aż tak radykalne jak u Webera, ale są, dodajmy, że są. To jest inny kontynent, ma to już inne czasy. Inne czasy, no inne realia, oczywiście. Nie no, te scenariusze są dosyć ciekawe, bo oczywiście niektóre są jakieś takie neutralne, typu przepraszam, gdzie znajduje się najbliższy przystanek 17, przepraszam, że nie wie pani, gdzie można kupić lody, bla, bla, bla. Ale jest jedna sugestia i to jest w ogóle podrzucony jako taki wariant skuteczny, bo tutaj jest też skuteczność wariantów na początek znajomości, skuteczność wysoka. Mianowicie dzieje się ta rzecz w jakimś tam mieście, miasteczku. Przepraszam, czy nie orientuje się pani, gdzie tu najbliżej można kupić ciastka? Odpowiada kobieta, ciastka? Może spróbuje pan pójść do Rejtana, potem w prawo, coś tam. Tego. I chłop odpowiada, dziękuję, jeszcze tylko potrzebuję jakiejś dobrej kawy. Idę właśnie na przyjęcie do mojej ciotki, to w sumie dobra kobieta, tylko ma i w nawiasie jest i tak dalej, snujesz jakieś rewelacje o twojej trochę zwariowanej ciotce, stoicie, rozmawiacie, aż w końcu i tak dalej. Czy jest sugestia, żeby po pierwsze wykombinować sobie ciotkę, która jest ekscentryczna, tak. A po drugie pierdolić o tym osobie, którą pierwszy raz w życiu widzisz. To jest wróży na przyszłość, co nie? Tak. Coś zażre między wami i będziecie mieli związek z tego i w końcu ona zapyta się, co z tą ciotką, co tam mówiłeś na tym przystanku. Jaką ciotką? A, to Lucia, obejmij to. I ty trzymasz to kłamstwo do końca życia. Kiedy do niej w końcu pojedziemy? No przecież to co... Nie, słuchajcie, myślę, że umarła i że jest pogrzeb i preparujesz pogrzeb swojej niestety dla tej ciotki. I potem co roku do 1 listopada zabierasz swoją żonę, żeby tam jeść. Ściągasz wszystkich znajomych, w sensie ziomków, mówisz, kurwa, to jest w ogóle nie, niefortunna sytuacja, ale jakby mam prośbę. Słuchaj, nie umiem. Kupujesz w sklepie odzieżowym, zamkniętym sklepie odzieżowym manekina, tak, to pakujesz te pakuły po prostu do trumny. Ksiądz dostaje półtora koła. Tak, tak, do, nie, półtora koła to chyba za normalny dostaje, za prawdziwe ciało ludzkie. Nie, to będzie za 2,5, to jest manekin. Więc to są rzeczy, które się dzieją w świecie podrywu. Tak, są też inne scenariusze rozmów. W tym są takie dwa, które są dość... są komentarzem do książki Webera w jakimś stopniu. Tak, co ciekawe. Oczywiście, bo też Weber mówił też oczywiście, żeby kłamać, ściemniać i tak dalej, tak, gadać tak, jakieś tak, pierdoły tak. Na wejście, etc., etc., nie? Kobiety generalnie są bardzo... bardzo łatwo dają wiarę wszystkim ciotkom, które wymyślisz na poczekaniu. Najwyraźniej tak. Ale jest też wariant czwarty i tutaj skuteczność jest bardzo niska. On się nazywa macho. Mijając ją, gwizdzesz lub wydajesz sobie odzywkę w stylu. Może pokazać ci kilka naprawdę sprytnych ruchów.
To brzmi jak złe tłumaczenie, książka jest polska, ale... Albo jak podryw szachisty. Może chciałabyś kiedyś spróbować z prawdziwym mężczyzną? Dziecinko, jesteś moim życiem i tak dalej, nie? To są takie jakieś rzeczy, które wołają panu... lala! Tak, tak, tak. Pod sklepem, oczywiście, nie? Oczywiście. Pod budką z piwem, jak to się mówi. O, jakie... klasyczna budka z piwem. I wiele jeszcze innych, założę się, że znasz ich mnóstwo, to już mówił, piszą jakby autorzy, tak? Mentyta nieskomplikowana, prosta w użyciu, mankamentem jest jednak tylko jej niska skuteczność. Cóż, im więcej razy spróbujesz, tym większą masz szansę, że może kiedyś ci się uda. No i tam właśnie jest taki komentarz, dodatkowo ostatnie zdanie, a tak, tak na marginesie zadziwiające, że jak wielu mężczyzn nie potrafi podrywać inaczej niż tym sposobem, nie? Czyli tam panowie mają, co jest ciekawe, jakąś refleksję generalnie, nie? Ta książka jest właśnie pod tym względem ciekawa, ja nie mówię, że ona jest jakaś w ogóle super progresywna, jest to poradnik podrywacza, nie? Jakby dodajmy i oczywiście podrywacz podrywa tylko kobiety i nie ma tutaj innych wariantów, ale ona nie jest aż taką bucerką, chociaż ciekawe jest to, że to naprawdę jest podrzucone jako wariant podrywu, ale dodają tutaj adnotację skuteczność bardzo niska, nie? Więc można by zapytać, to po chuj o tym pisać, ale jest tutaj jakiś mikro taki komentarz, mikro jakaś refleksja, jest jeszcze wariant szósty na Ferrari i tam to oczywiście nie dla intelektualistów, więc nie ma problemu, albo ma się intelekt, albo Ferrari, nie? Więc tutaj taki ścisły rozdział kapitałowy, trochę Kuba Wojewódzki typu, no ale lepiej płakać Ferrari niż w Polonezie. To jest ciekawe, bo jeśli chodzi o takie, powiedzmy, markę aut, która jest kojarzona z brakiem intelektu, tak? Mm-hmm. To ja mam raczej BMW. Aha, to nawet wymieniają BMW, przepraszam. Mm-hmm. Ferrari lub co najmniej BMW. Co najmniej BMW. Tak, okej. Okay. A taka stara beta, właśnie taka stuningowana. Beczka taka. Mm-hmm, to było super. Super sprawa. Nawet, ale jest tutaj też właśnie troszkę przez to... Po pierwsze, jesteśmy samochodziarze, bardzo lubimy z BMW. W ogóle w grudniu jest premiera naszego nowego podcastu, który będzie tylko motoryzacyjny. Z Łukaszem Nowickim nagrywamy. Ta historia od pewnego momentu nie jest prawdziwa, ale jest tutaj właśnie trochę tego lokalnego kolorytu rzeczywiście, bo dalej mamy już takie wskazówki praktyczne dotyczące tego, co zrobić, gdy już udało się nawiązać kontakt i ta pani jest zainteresowana spotkaniem z nami, jest po prostu pytanie, gdzie iść, nie? I tutaj pomijając ten koloryt lokalny, o którym za chwilę, pojawia się bardzo taka istotna i wyraźna cecha tej książki. Mianowicie, jakby powtórzę to, co napisałem w naszych notatkach, ale to naprawdę jest momentami podręcznik jakby obsługi ziemi dla osób, które jakby mieszkają w innym zupełnie układzie planetarnym. Jest gdzie iść i tutaj a propos tego kolorytu, jest taka sugestia z savoir-vivre'owa. Co do wchodzenia przez drzwi, istnieją ścisłe wytyczne dobrego wychowania. No i pomyślimy sobie, no tak, no to jakby tak kanonicznie wpuszcza się kobietę pierwszą. Ty powinieneś wejść pierwszy, by ochraniać ją przed podpitymi, ciemnymi typami wewnątrz. I tak po pierwsze się zastanawiam, no jakby, no nie chodzisz do jakiegoś antałka, nie? Jak idziesz na randkę, nie? Do jakiegoś takiego hardkoru. Ale to też jest może trochę klimacik ówczesny, tym bardziej, że tutaj nie precyzują, czy chodzi o duże miasto, czy o jakąś taką mniejszą miejscowość, nie? Że w ogóle musisz się zastanawiać, wychodząc z kimś na randkę, czy nie będzie jakichś ananasów wewnątrz, nie? Czy nie będzie zaraz, tutu, pepiri, nie? To zależy, ciekawe, nie? Jak idziesz do jakichś, nie wiem, do warszawskich luster na przykład, faktycznie może powinieneś sam w ogóle tam włożyć głowę najpierw i sprawdzić, czy nikt na ciebie nie leci akurat, tylko, nie? Tylko wiesz, kim jest, a to jest napisane... Ale to nie jest randka też, nie? To po pierwsze, tak, a tu jest napisane podpitymi, ciemnymi typami, a w lustrach... To prawda. Jak to w lustrach, prawda? Tak, no. To są też takie rady na przykład, że... Znaczy, tak jak wspomniałeś o tym, że to jest trochę tam jakby poradnik dla kosmitów, nie? To na przykład są takie porady, jak na przykład przedstaw się, imię wystarczy. Cześć, jestem Radek. To jak podchodzi do dziewczyny, nie? Ale zawsze to imię? W sensie ono jest najskuteczniejsze. Tak, jakby wyobrażam sobie, że właśnie ktoś nie zrozumie i po prostu Radek, nie? Nazywa się Stasiek akurat i będzie przypał, nie? Więc tak, no tutaj jest, wspomniałeś o tym podrozdziale, gdzie iść. On jest w ramach rozdziału pierwsza randka. I tu jest też na przykład, jak się ubrać. Ubierz się elegancko, długie spodnie, jeśli jest zimno, koszula z guzikami to absolutne minimum. No i to jest dokładnie to, nie? W sensie to jest jak żyć poza piwnicą. Załóż skarpetki. Tak. Najpierw slipy, potem spodnie. Znaczy, że oni powinni zacząć od tego, ubierz się. Wstajesz? Tak. Otwórz oczy. Musisz
wyrwać się z fazy REM i ruszyć, zdobywać rzeczywistość. No tutaj jest dużo właśnie takich rzeczy, no i to też wskazuje na to, kiedy ta książka powstała, bo pojawia się jakaś taka sugestia, że no tam, że od niedawna w naszym kraju istnieją rozmaite restauracje, na przykład tam z kuchnią azjatycką, tak. I też jest napisane bary jogurtowe. Ja nie byłem. Co to jest bary jogurtowe? Nie wiem, ja nie byłem, ja bym chętnie poszedł. A to nie są takie koktajl bary, to znaczy dzisiaj jak się o tym mówi, to chodzi o drinki, ale wtedy to były jakieś tam, wiesz, takie powiedzmy proto-szejki, jakieś galaretki, jakiś krem sułtański, prawda? Uśmiechasz się, widzę, że ci to jest w smak. Może coś takiego jest. Dano, w 2000 roku otworzył jakąś taką sieć barów jogurtowych na przykład, wiesz. To bardzo efemeryczna było, bo byśmy pamiętali, nie? Nie wiem, ale rzeczywiście, no bo jakby tak sobie pomyślisz, nie? No właśnie, tu jest anegdotka. Przepraszam, muszę powiedzieć historię swojego życia. Miałem kiedyś wujka, który wziął i wyjechał z Polski w latach 50., ponieważ próbował założyć własny biznes, co nie było zbyt mile widziane w latach 50., więc wziął i wyjechał. Tak, założył własny biznes za granicą, dość daleko, na innym kontynencie. Po czym w latach 90., czy tam w okolicach roku 2000, przyjechał do Polski. I to był jego pierwszy przyjazd do Polski od lat 70., czyli on jakby był w głębokim PRL-u jeszcze za Gierka, a potem przyjechał do Polski już jak było parę lat dobrych po transformacji, aha, tak? I pamiętam, że na nim to zrobiło bardzo duże wrażenie, że tutaj jakby wszystko jest i tak dalej. Mhm. A potem on wrócił do siebie i pojechała do niego moja kuzynka. I on ją zabierał na przykład w takich miejscach, na przykład chińskie restauracje, albo na sushi, nie? Mhm. I on kompletnie jakby nie zdawał sobie sprawy z tego, że takie miejsca już trochę powstają w Polsce, co nie? Ale właśnie, już kończę, to trochę powstawały, no bo nie było ich zbyt wiele, szczerze powiedziawszy, jakby w okolicach roku 2000, nie? W sensie one wciąż potrafiły robić wrażenie i jakby... Tak. Tak, przypominam, tak, że w 92 roku McDonald's jak się otworzył, to Osiecka poszła i w ogóle i tam cała śmietanka warszawska. Może Osiecka myślała, że mają koncesję na alkohol poza tymi burgerami. Nie można, niewielka poetka. Wielka poetka. Przepraszamy. No tak. No, tak ja może... nic nie powiedziałem, za co przepraszasz. Ale jesteś podpisana. Jestem. Ten twój wujek zobaczył bar jogurtowy i powiedział, Jezus, jak na zachodzie. A już bar jogurtowy. Zostaje. Ale właśnie... On nie słyszał nigdy. Właśnie, jak nie u nas, nie? A propos gastronomii, to tutaj jest parę takich rzeczy. Tutaj jest podrozdzialik co jeść, co pić. Wcześniej jest ach to czekanie i tam się pojawiają oczywiście jakieś takie stereotypiki, że to jest przyjęte w kulturze europejskiej, że jak kobieta się spóźnia, to jest urocze. Nie wiem. W sensie nasza relacja z Europą jest problematyczna od zawsze, więc jakby jako Polak nie będę tego oceniać, ale potem jest co jeść, co pić i tutaj są właśnie wskazówki w ogóle dotyczące jakby... Pożywienie i... Absolutnie tak, wszystkiego. Tak, otwórz jamy ustną. Jak jeść, jak pić. O ile nie jesteście, i to już jest cytat, o ile nie jesteście w pizzerii, nie obowiązuje cię kupno jedzenia. Ja wiem, że docelowo chodzi o to, że o ile nie jesteście... Ale nie, no w sumie, bo gdyby chodziło w ogóle o lokale, w których jest jedzenie... No to nie, to jest bez sensu, czyli jakby czytając to literalnie, jeżeli umówiłeś się na randkę do restauracji, ale to nie jest, nie podają tam pizzy, to nie kupuj żarcia, bo to jest jakiś w ogóle totalnie wymyślony przez nich savoir vivre, nie? Zobacz kartę, nie? Jest tam pizza, nie, zostaw. Albo jest coś innego. No. Jak chcesz w pizzerii w Polsce w roku 2000, to nie kupuj nic, co nie jest pizzą. Żadna pasta, ja wiem, że masz mieć ochotę na pastę. Nie, to po pierwsze, ale wiesz co, pizzerie w tamtych czasach też dosyć trudna sprawa, ale z drugiej strony piszą, i to jest zdanie później, co do alkoholu, proponujesz piwo lub jakieś drinki, w nawiasie martini z lodem mają w każdym lokalu, nie? Więc jakby... A co jak przyjdzie kumpela i powie, że dla mnie po prostu cztery szoty będą... Cztery browary. Nie, ja sobie to rozłożę w czasie. Chciałeś mieć kumpelę, sorry. Tak, ja lubię piwo. Przyjdzie mi z kumpeli z romantyczką, nie? Tak. No, prawdopodobnie 95% szans, że przyjdzie miks, bo kurwa, tak wyglądają ludzie. Nie proponuj wódki, nie próbuj także ją upić. Jak wytrzeźwieje, zerwie z tobą wszelkie kontakty. Tak. No okej, okay. W sensie, jakby to jest to dobra rada, żeby nie starać się nikogo upić tak naprawdę. Oczywiście.
Tak, no może też tutaj dochodzi taki czynnik, że no upiła się i narobiła wstydu i się potem nie odezwie. Tutaj też może być coś takiego w domyśle. No tutaj tego savoir vivre'u właśnie jest bardzo, bardzo dużo i jest tutaj właśnie, pomijając tam, pamiętaj o tym, żeby się ubrać, to jest taka lista, pamiętaj o tym, żeby tam pochwalić jej wygląd, nawet jeśli ci się niezbyt podoba, chamskie to jest dosyć, ale zachowywać się zgodnie z zasadami dobrego wychowania. Niedopuszczalne jest siorbanie, cmokanie, mlaskanie, wyłamywanie palców. I to jest właśnie fajna cecha tej książki, bo autorzy nie są wybitni, tak pod względem jakimś też gramatycznym, nie jest to jakaś super tam, wiesz, zredagowana książka, ale niefortunność, tylko że jakby, ja wiem, że chodzi o coś takiego, nie wiem, czy mi się to teraz uda, że będzie to nasze ASMR, ale wyłamywanie palców w takim dosłownym sensie oznacza tyle, co wyłamywanie palców, nie? Pruszków wyłomin. Tak. Lub poprzednie służby, prawda, rozmaite, że czyta to jakiś po prostu stary SBK tę książkę i jest po prostu zirytowany, mówi, że jak to, nie? Dla nas to był kanon, jakby wiesz, to było nasze zachowanie, więc no, średnio. Tutaj są też, Paweł, kto płaci, oczywiście, że tam kwestia jest do ustalenia i tak dalej, ale też jest napiwa. To jest ciekawe, swoją drogą, sorry, ale że to jest do ustalenia, że tutaj nie ma takiego, że zawsze musisz ty. No. Tak, ale to mi wydaje mi się, że to trochę umierało w latach 90. i jakby, że nie wiem, jak się ogląda teksty kultury z wtedy, gdzie jest jakiś tam wątek właśnie chodzenia do restauracji czy płacenia, to wydaje mi się, że... Albo chodzi o to, że nikt nie miał pieniędzy, więc warto było troszeczkę to tutaj zdywersyfikować. Mateusz, ale z drugiej strony, co na napiwku dla kelnera, jeśli chcesz go dać, to najlepiej jest po prostu zaokrąglić rachunek. Na przykład zapytać, zapłacimy 30 zł, dobrze? Dobrze. To jest w ogóle cytat, zapłacimy 30 zł, dobrze? Ta nadpłata nie powinna jednak przekroczyć 15%. Mhm. 15%? Skąd on to wziął? No trochę ten, jeszcze w tamtym czasie trochę takie to jest... O, na bogato widzę się tutaj. Ile wtedy kosztowała pizza w pizzerii? 3,50. To pizzerina. No. Cebularz. No i tak, no to jest jakby cała ten pierwsza randka, cały ten rozdział jest podzielony na kolejne etapy właśnie, od wstań z łóżka do odprowadzania właśnie, prawda, trzeba odprowadzić dziewczynę. Tak, tak. Całowanie, jest napisane, że to ona decyduje, kiedy się będziecie całować. Good. No i jakby też jest bardzo, mi się podoba taki fragment, pamiętaj o tym, żeby, i tu jest, uważaj, dla kobiet istnieje zasadnicza różnica pomiędzy jaką masz ładną bluzkę i jak ładnie wyglądasz w tej bluzce. Wybierz wariant drugi. No tak. No takie to jest, cały czas, taka to jest książka. No. Cały czas dbaj o nią, cały czas, zawiera się tu cytaty. Czy ci jest wygodnie? Czy może chciałabyś się jeszcze czegoś napić? Jak zamierzasz wrócić do domu? To jest ciekawe. Ale jakby non stop, w ogóle rozmowa się toczy na inny temat zupełnie, on coś opowiada o pracy, czy jest ci dobrze, jak wracasz do domu. No tak, ale tutaj też jest to przetykane przy okazji, no właśnie to oczywiście jest dosyć stereotypowe, bo to jest taka uwaga, że no, że kobieta tam naprawdę kocha i liczy na to, że będziesz przy niej do końca, jest to skwitowane po prostu słowem wariatki. A potem jest opis sytuacji, w których trzeba kłamać, czyli sytuacja klasyczna, zapomniałeś o jakiejś ważnej dla niej dacie, zwykły facet powie, wiesz, przykro mi, nie gniewaj się na mnie, jakoś ci to wynagrodzę. A podrywacz powie, jak mogłeś w ogóle pomyśleć, że zapomniałem? Chciałem ci zrobić niespodziankę, no ale się nie udało, więc jakby kontynuujemy ten wątek z tą ciocią Lusią, nie? Ekscentryczną, nie? Że po prostu rób to kłam, bo to jest rzekomo białe kłamstwo. Mówię, no okej. To jest jeszcze lepsze jest tutaj niżej. Sytuacja druga, spóźniłeś się 15 minut. Słuchaj, przepraszam, długo czekałaś? A podrywacz mówi, to mówi zwykły facet. Tak. Podrywacz mówi tak. Rany, chciałem ci kupić gwiazdy, już czekałem w kolejce, kiedy ta baba musiała odebrać telefon i powiedziała, że niestety musi natychmiast zamknąć kwieciarnię i gdzieś wyjechać. I w dodatku tramwaj się spóźnił i jeszcze się dzisiaj pokłóciłem z mamą. Jak to dobrze, że jesteś. Po takim monologu wszelkich gniew ją opuścił. Nie sądzę. Nie. Wydaje mi się, podrywacz, adepcie podrywu. Nie sądzę, nie, chyba niekoniecznie. Jest to, już pomijając sam, wiesz, jakiś tam aspekt etyczny, że to jest kłamstwo straty taty, no to jest coś źle skonstruowane kłamstwo. Jest za dużo tutaj czynników, które się zbiegły, które sprawiły, że tak naprawdę nie udało mu się dotrzeć na czas. A przy okazji jeszcze, chociaż co ciekawe, no bo tutaj mamy matematyka wśród współautorów, podrzucają jakieś zabobony na zasadzie, że oni jakby naprawdę podają wprost i na serio wskazówkę, że należy wyręczać nieparzystą ilość kwiatów, ale nie dlatego, że to jest jakiś konwenans, tylko liczba parzysta przynosi nieszczęście, po prostu. Tak. Ale to może jako matematyk z kolei był bliżej, wiesz, bliżej tego tematu. Może faktycznie wiedział, że tak jest. Też nie kupuj drogich, wymyślnych kwiatów. Lepiej podarować bukiet takich śmiałych różyczek. Jeśli zdecydowałeś się na jedną różę, to wybierz jakąś dużą. No nie wiem, a we wstępie jest napisane, że to możesz poderwać każdą kobietę, ale to jest kwestia czasu i pieniędzy, nie? Więc jakby masz się nie fleksować jakimś nieco droższym bukietem. Tak.
To jest dosyć dziwne. A tutaj następuje chyba mój ulubiony fragment. O Jezus, to jest ekstra. To jest właśnie dokładnie to, o czym mówiliśmy. Pamiętam z książki Webera, był taki fragment o muzeum, mm-hmm. że tam w muzeach po prostu chodzą po prostu napalone dziewczyny, które tylko czekają, aż wejdziesz, bu, nie? No to jest taki trochę odpowiednik o kinie, chociaż trochę inaczej, nie? Ale też jest bardzo fajny. Wyprawa do kina no, ma ten plus, że w zasadzie zawsze dobrze się będziecie bawić, o ile tylko pójdzie się na odpowiedni film. Ja myślałem, że to zdanie na początku dąży do innego punktu, że tam że idzie się do kina czy na film, tak? Że jak będzie dobry tak, film, ja też myślałem, film, że będzie fikimiki na tak fotelu. Film, no to tak jest, nie? A wiesz, uzgodnij najpierw z nią, na co chciałaby pójść i umówcie się 15 minut przed seansem. Ty musisz przyjść nieco wcześniej, by kupić bilety, bez względu na to, czy ona płaci za siebie, czy nie. Oczywiście kupujesz bilety na miejsca obok siebie. To jest najlepsze. Oczywiście kupujesz bilety na miejsca obok siebie, ekstra. Przechodząc między rzędami i tak dalej. Wyobraź że ona przychodzi i mówisz jej, że sorry, zjebałem. Ja kupiłem 14. A ty czekaj, gdzie ty siedzisz? Ojej! No ty nic nie będziesz widzieć stamtąd. No sorry, to się widzimy po seansie, nie? Plus, tak, to jest ekstra. Tutaj jest też jakiś powidok z misia, jeśli macie złe miejsca, na przykład przed wami siedzi ktoś bardzo wysoki w dodatku z bujną czupryną. Też przy okazji zapominamy o tym, że kina mają jakby amfiteatralne siedziska, ale no... Nie, często się zdarza jednak, nie, że ktoś wyszedł z jakimś po prostu straszliwym afro. No ten czterometrowy chłop w afro, no. To... No ale wiesz, jest też elegancka restauracja. No bo nie, tutaj mamy absolutnie instrukcję obsługi kina. To jest rzecz, która zainteresuje osoby, które nigdy nie były wcześniej w kinie. Co jednak, no powiedzmy, zapierdziałe polskie 90-sy, ale to no, niby, no jednak się to szło ze szkołą, więc jakby dało się to zrobić. Ale elegancka restauracja jest już dosyć wymowna, bo oczywiście możemy sobie śmieszkować. Tutaj jest taki opis nam, żebyś się ubrał elegancko i przy wejściu stoi główny kelner, który zaproponuje wam stolik i po waszej akceptacji zaprowadzi do niego. Przy siadaniu pomoże on, kelner lub ktoś przez niego wskazany, usiąść w twojej damie, otrzymujecie karty dań, zamawiacie i czekacie. Jest to dosyć śmieszne, nie? Że otrzymujecie kartę w knajpie, zamawiacie i czekacie, jako taka ten. No ja tak sobie pomyślałem, no kurde, kto tam łaził do jakichś takich, wiesz, prawda. Restauracji. Kiedy nie? było twoje pierwsze zetknięcie z tym, że stoi facet przed restauracją i ci wskazuje miejsce? No, myślę, że to mogło być po 15 roku życia już spokojnie. Nie? W XXI wieku na pewno, no. No. Więc tak, mnie to trochę nawet trochę, to jest nawet trochę urocze, szczerze mówiąc. No tak, przy okazji tak. To też może być taki trochę miejski poradnik dla osób, które na przykład spotykają się z kimś w mieście, a pochodzą z mniejszej miejscowości, gdzie jest tylko właśnie pizzeria, pub i kiosk. Tak. Ale elegancka restauracja, to właśnie tak jak podkreślamy, jest to coś jednak z nazwy, z założenia ekskluzywnego. Czymś bardzo inkluzywnym natomiast, uniwersalnym jest park. Wejście do którego nie kosztuje nic, ale panowie też radzą nam, w jaki sposób zachowywać się, znaczy nie tyle, że zachowywać się w parku w takim kontekście podrywowym, tylko w jaki sposób zachowywać się w parku. Bo jest na przykład, jeśli poczujesz, że musisz na chwilę odejść, w cudzysłowie, na bok, lepiej nie próbować. Tu zawsze pełno jest jakichś wszędobylskich dzieciaków i psów, czyli jakby jest tutaj porada dla ludzi w wieku 15 i 25, tylko tak, czekających na taką okazję. Czyli tak. Nie saj w parku. Jakby to jest ten akapit. Zły pomysł. Somewhere vivid. Zrobię w parku, nie? Jelena Kwaśniewska. Kup bilet obok siebie i nie saj w parku. Pierwsza dama tłumaczy. Wychodzisz z elegackiej restauracji do parku. Przepraszamy, ale to naprawdę no jakby jako koncept, no przyznajcie, że to jest dosyć fascynujące. Że są jakieś takie sugestie, że dam do, no coś tam, że możecie tam rozmawiać, siedzieć, trzymać się za ręce i nie należy zapominać, że w parku są jeszcze inni ludzie. No oczywiście tak, że nie trzeba od razu lecieć w ślimaka przy tam jakiejś gromadce dzieci, ale umówmy się. To jest w ogóle, to jest taki poradnik, jakby nie zachowuj się jak zwierzę, nie? 15 prostych reguł. To jest do mężczyzn, pamiętaj, tak? Więc jakby to nie jest tak, przypadek, nie? Tak, to prawda. No i tak, też jest napisane, że będzie pić żadnego alkoholu, nawet piwa w parku, nie? Mhm. Jakby ja wiem, że w Polsce to jest od dekad karane mandatami, ale szczerze mówiąc, nie wiem. No kiszka, nie? W sensie, ja nie pamiętam, jak było wtedy, jeżeli chodzi o penalizację tego, no bo nie interesował mnie temat picia piwa w parku, ale...
Czy to też było wtedy karane mandatami? Tak mi się wydaje. Zawsze było tak, że były Niemcy podawane jako taki kontrprzykład, że w Niemczech można, że w ogóle browar nie jest uznawany za alkohol, tak? W sensie można po prostu pić na ulicy, piwo jest spoko. Tak, jest też majówka, podrozdział majówka, no i tam, że tam na majówkę przynosi jedzenie, tam jest piknik, coś tamtego, nie? W czasie majówki, jeśli teren jest otwarty, lepiej nie odchodzić od waszego miejsca, w pobliżu zawsze mogą kręcić się jakieś podejrzane typy, więc tutaj już pukają do drzwi, prawda, Millennium puka do drzwi i mówi, że generalnie uważaj, bo ci skroją w ogóle buty, tak, zaraz i... A, jeszcze są wystawy muzea, galerie. Tak naprawdę mało kto, mając do wyboru muzeum, wybrałby to pierwsze. Jednak od czasu do czasu, a to jest w ogóle coś ciekawe, bo tam u Webera było napisane, pamiętam, że generalnie do muzeum tam chodzą właśnie tam po to, żeby podrywać, nie tam, żeby te obrazy, te nudy oglądać, tego, nie? A tu jest tak, mając do wyboru muzeum i kino, wybrałby to pierwsze, jednak od czasu do czasu zdarzają się naprawdę ciekawe ekspozycje, na przykład wystawa fotografii prasowej, więc staraj się nie przegapić takich imprez. Dzięki takim randkom wydasz się jeszcze bardziej wszechstronnym i ciekawym. Jeszcze bardziej. To jest super, że pójdziesz i się zrozumiesz, tak? Tak. No i tu jest to, co za w ogóle erudyta, co tu dzieje, jestem. No i idąc dalej tym tropem muzealnym, mamy koncerty. Koncerty się zaczynają od super zdania. Należy zacząć od tego, że istnieje masa różnych koncertów. Koncerty towarzyszyły człowiekowi od niepamiętnych czasów. Od tych filharmonicznych poprzez jazzowe, bluesowe, rockowe, hard rockowe, aż do thrash metalowych. Czyli thrash metal wyznacza w ogóle koniec skali, jeżeli chodzi o ekstremum w tym wszystkim. No tak. Tak, no jest też, tam są imprezy, tam to jest też pierwsze zdanie o imprezach. Impreza poza warstwą muzyczną. W zasadzie niczym nie różni od koncertu. Niczym szczególnym jest napisane. No tak, no. To samo, tylko inaczej trochę. No i tutaj dochodzimy, prawda, do randek już w mieszkaniach. Już zaczyna być gorąco to dosyć, no. No tam u ciebie to tam wiadomo, trzeba tam przedstawić ten. Przedstaw ją rodzicom, wydawia się, na przykład. Mamo, tato, to jest właśnie Ania. O. Tylko tu trafia do mnie, bo ja mam dziewczynę. Tym byś mógł, no. Ja bym tak mógł powiedzieć, jakby mu to akurat by trafiło. Przyszedł do rodziców z tą książką i czytał, mamo, tato, to jest Ania, to by trafiło. Z Radkiem wcześniej by nie trafiło, ale tutaj by trafiło. Tak, 50% szans. No. Ale też jest randka u niej. I tutaj oczywiście, że powielane są te wszystkie archetypy rodziców z amerykańskich filmów na temat poznawania starych, że tam on oczywiście musi być jakimś straszliwym wojskowym, który ten. A ona, prawda, ją może zauroczyć, czyli matkę może zauroczyć. Mm-hmm. Super to jest, no bo tak, bo rzeczywiście leci to po stereotypach mocno, no, że to jakby matka zobaczy takiego fajnego, młodego mężczyznę i uzna oczywiście, że jesteś przystojny, bo przecież jej córeczka by się nie spotykała z kimś mało atrakcyjnym i tak dalej. No, zazwyczaj cieszy się, że córka ma adoratora. Do pewnego momentu oczywiście. Tym momentem jest seks z jej dzieckiem. Tak. To nie jest Mateusz Szalar. To nie jest moja interpretacja. I oczywiście wiemy, o co chodzi na takim poziomie czysto znaczeniowym, natomiast jest to bardzo mocno podane. Seks z moim dzieckiem. Tym bardziej, że to jest od 15 lat dla 15-latków, dla 25-latków, tak. Więc się robi tak troszkę shady. Gdyby to było na przykład dla 15-latka, który się umawia z 25-latką, tak. To byłoby jeszcze bardziej... To jest fajne. Ale to jest mój ulubiony fragment tego rozdziału, który się nazywa Jej rodzice, jest taki. Właściwą metodą obłaskawiania, w sensie matki, tak? Teściowej, jest stosowanie się do zasad dobrego wychowania, ale bez niezdrowej przesady. W nawiasie, lepiej nie próbować uwag w stylu: a, to pani jest matką, a nie siostrą Kasi. Tutaj, proszę państwa, włącza się muzyka funk. Wow. No. Fajne to jest. O wiele więcej może działać sympatyczny uśmiech. No tak, jeśli masz zęby na przykład, wtedy tak. Tak. No to zależy. No i tam, że z ojcem to za bardzo nie pogadasz, może o samochodach. Tak, to jest naprawdę trochę pisane, że jakby... A, to jest w ogóle taka przestroga, że tutaj taka klasowa przestroga, powiedzmy, nie? Tatusia należy oswajać bardzo powoli. Najlepiej zacząć od niezobowiązujących pogawędek, klasycznymi tematami są piłka nożna, koszykówka i samochody. Pamiętaj także, że nawet jeśli twoi rodzice posiadają BMW, a jej tata tylko Fiat 126P, to przecież i tak jest to pełen zalet pojazd, nie? Mhm. Czyli generalnie to jest takie, ten pod spodem jest gdzieś bulkocze, że jak twój
twój stary ma BMW, a jej stary ma Fiata. Tak. Zamknij mordę. Tak. Uważaj, tak, zostaw. Dzisiaj nie będziemy akurat rozmawiać o motoryzacji. To po ślubie. Tak. Możesz być taką osobą po ślubie. Tak. No to jest mocny fragment. Tam potem jest coś o listach, generalnie jak pisać zdania, no jakby w klimacie tego podręcznika. No ale tu już oczywiście te randki u niej i u niego, one nam robią podstawę pod kolejną część tej książki. Część, która zajmuje w ogóle dosyć sporo miejsca tutaj. Ta część to po prostu jebańsko, jest zatytułowana inaczej, to jest zatytułowana delikatnie. Jeszcze na chwilę się wrócę, zanim jest jebańsko, to jeszcze tutaj jest na końcu rozdziału o randkach. Jest bardzo urocza rzecz z tamtych czasów, prawda? Papeteria. Tak. W sensie, że rzeczywiście można było kupić papeterię specjalną w sklepie papierniczym, tak, i wypełnić ją i wysłać komuś. To było bardzo dobrze. Dziś to, proszę pana, już takie rzeczy się nie dzieją. Tak, ale potem jest Ale co to ma, proszę pana, co to ma wspólnego z pierdoleniem? Dokładnie tak jest zatytułowany ten rozdział, nie, to też nieprawda. I mamy tutaj rozmaite właśnie porady, które one gdzieś trafiają w jakąś nieokreśloną przestrzeń, bo rzeczywiście one z jednej strony mogą dotyczyć kogoś, kto ma inicjację seksualną jeszcze przed sobą, a z drugiej strony kogoś, kto ma już jakieś tam, powiedzmy, doświadczenie i jakiś tam przebieg, ale bardzo kategoryczne są tutaj niektóre rady, na przykład oznaki podniecenia u kobiety. Bo to jest w ogóle ciekawa gatunkowo jest ta książka, bo to nagle meandruje w jakąś taką biologiczno-seksuologiczną stronę od tych porad, jak się podpisać na dokumencie. No i tutaj jest przede wszystkim obserwuj głowę. O podnieceniu świadczyć będą zaczerwienione policzki i szyja, a także nieco ciemniejsze wargi. Piersi kobiety także się zmieniają, stają się większe, a sutki twardnieją. Gdy kobieta jest gotowa na finał, sorry, czytam. Czytam jak jest. Jej pochwa staje się wilgotna, a całe podbrzusze pokrywa się czerwonym rumieńcem. Więc trochę kurwa jakiegoś leśmiana, nie? Trochę jakiejś seksuologii i generalnie wcześniej mieli... Czy jakaś choroba tak naprawdę. Dokładnie, jakiś rumień. Wcześniej mieliśmy 5 typów kobiet. Tutaj mamy już pod względem takim anatomiczno-biologicznym absolutnie jeden. Wszystkich kobiet na świecie reagują w ten sam sposób. No i wiesz, jeżeli ktoś nie zna tematu w ogóle, to się potem zastanawia, no jakby ta szyja taka mało czerwona, czy nie podoba mi się jej, czy wiesz, no jakby... Masz ten brzuch, nie? I w ogóle oni są jeszcze ubrani, nie? I czy mogłabyś trochę obniżyć ten... Jezus, jakie czerwone! No, także tutaj jest dużo, dużo takich porad i znowu mało fortunne sformułowania, bo tutaj jest cały ustępik o pocałunkach w palce. No i co pocałunki w palce? Przeczytam fragmencik. Są bardzo miłe i tak wydawałoby się nieerotyczne, że aż stały się elegancką i ogólnie przyjętą formą powitania. Nic bardziej mylnego. Opuszki palców są bardzo wrażliwe i muskanie ich ustami oraz językiem bardzo kobiety pobudza. Jednocześnie zaliczenie ich do obowiązujących reguł dobrego wychowania sprawia, że kobieta nie ma nic przeciwko nim. I tutaj połączone jest gest pocałunku w dłoń z lizaniem palców, tak. Nie? Jakby wyobraź sobie, że jakby jeszcze pierwszy raz się widzisz właśnie z mamą swojej dziewczyny, nie? To, no, dzień dobry. I kciuk. Wiesz, ta książka brzmi jak, że przetłumaczona książka, chociaż nią nie jest. Dokładnie jakby, tak. Nie? W sensie... To brzmi jak tłumaczenie chwilami, no. No i tak dalej, pocałunki w szyję, pocałunki w usta, prawda, głaskanie, wszystkie te rzeczy, prawda, proszę Państwa. Jeszcze do pośladków są. Nie będziemy tutaj może czytali, są też jeszcze po pochwę, natomiast jest też... Czy my już przechodzimy do suchego seksu? Jeszcze. No, znaczy, teoretycznie możemy, chociaż to jest oczywiście wspaniały fragment. Zanim może suchy seks, to jeszcze warto wspomnieć o jednej zwariowanej rzeczy, którą można zrobić. Tu znowu będzie bardzo radykalny seksik, bo taka jest ta książka, niewinna i z drugiej strony bardzo, bardzo ponętna. I tutaj nie bój się próbować rzeczy na pierwszy rzut oka nieco zwariowanych. Na przykład chwytać bluzkę między dwa palce i drażnić sutek materiałem. Nie będziemy tutaj rozmawiać o jakichś naszych prywatnych doświadczeniach, ale umówmy się, wyobrażamy sobie bardziej pojebaną rzecz, nie? Tak, tak ogólnie. I tak się zastanawiam, przecież to nie jest tak, że wszyscy byli tak pruderyjni, że zrobienie czegoś takiego byłoby traktowane jako coś zwariowanego, nie? Przyznasz. Tak, w ogóle też ja tutaj widzę taką rzecz, która no akurat, nie wiem, w 2001 roku powiedzmy, wchodziłem w dorosłość, tak? I już tam, nie wiem, pierwsze koleżanki miały pewne pierwsze doświadczenia, albo przynajmniej tak twierdzili. Pierwsi kolegów, tak. Mm-hmm. Albo przynajmniej twierdzili, że mieli pierwsze doświadczenia i tak dalej. I była jedna taka rzecz, o której tutaj w książce jest mowa, mianowicie. Tutaj jest a propos pieszczot, piersi. W ogóle podoba mi się, że to, że te podrozdziały są w kolejności odpowiednie, nie? W sensie, że tak. Uściski przytulania,
pieszczoty piersi. W sensie, że musi odhaczyć kolejne, tak. kolejne okienka, nie? Jednak, by wykorzystać wszystkie twoje pomysły, musisz mieć, w sensie na pieszczoty piersi, musisz mieć, umieć jedną tak naprawdę bardzo prostą rzecz, rozpiąć stanik. Brak tej umiejętności może zepsuć cały nastrój chwili. Pamiętam takie motywy z filmów, pamiętam historię o tym, że ktoś tam nie dał rady rozpiąć stanika, coś tam tego. I wydaje mi się, że to jest po prostu jakiś taki trop, który pojawia się w naszej kulturze, który jest absolutnie niezrozumiały. Like, nie wydaje mi się, żeby twoja kochanka, która ma lat między 15 a 25, bardzo od ciebie oczekiwała, że albo jej rozpiesz stanik, albo ona idzie do domu, nie? W sensie, że to jest po prostu jedyna opcja. Prostu teraz ten test jest, teraz zobaczmy, co potrafisz. Teraz to już nie chcę, to jest mem z pingwinem, no, tak. No tutaj są rozmaite porady i właśnie, zanim przejdziemy do tej najfajniejszej, którą zasygnalizowałeś, no to dalej lecimy z poradnikiem życia na ziemi, absolutnie, bo tutaj są też takie porady. A propos seksu, wybieraj także miejsca wygodne. Czasami jedna sprężyna w łóżku może zepsuć cały wieczór, nie mówiąc już o szyszce pod kocem na pikniku. Pamiętaj także o temperaturze powietrza. Zwykle przez dłuższy czas to ona będzie bardziej rozebrana niż ty. Co? Bez sensu to jest, nie? Znaczy, oni tak sugerują w innym miejscu tej książki, no, że generalnie to jakby najlepiej jest wtedy, chyba to w dbaniu o nastrój właśnie nam dalej jest, nie? Że generalnie spoko jest wtedy, kiedy ona jest rozebrana, a ty się dopiero rozbierasz. Mhm. Więc jakby większość czasu rzeczywiście idą tą logiką, ona jest rozebrana, więc no nie wiem, no tak to, no, tak, no, tak no. To by wychodziło przez ciebie, muszę powiedzieć. Ale dalej w dbaniu o nastrój są właśnie jakieś takie bardzo konkretne rzeczy, które mają doprowadzić, prawda, do momentu, w którym idziecie do łóżka. Proszę ciebie. I teraz tak, tutaj jest każdy z tych momentów jest podzielony na trzy takie mini segmenty. Mało romantyczne, średnio romantyczne i bardziej romantyczne. I teraz pierwszy, mało romantyczne. Na jej pytanie o twoją miłość odpowiadasz, no kocham. Średnio romantyczne, będąc pijanym wykrzykujesz, ile tylko sił w płucach kocham Ewę. Aha. Wydaje mi się, że część kobiet, które znam, wybrałyby pierwszą opcję raczej. Zamknij mordę, kocham. No. Bardziej romantyczne. Nocą wypisujesz, kocham cię sprayem na chodniku przed jej domem. Nie. Nie, mam w ogóle nie. Jakby większość kobiet by stwierdziła, jakby co ty robisz, nie? Weź to zostaw. Poza tym mam wrażenie, że oni sobie po prostu momentami robią tutaj jaja. Co to jest za informacja tak naprawdę z tym sprayowaniem? Na przykład mało romantyczne, a propos nastroju. Zapraszasz ją do siebie i oglądacie dziennik. Średnio romantyczne. Zapraszasz ją do siebie na kolację i jecie pizzę podgrzewaną w mikrofalówce, popijając piwem z butelek. Bardziej romantyczne, zapraszasz ją do siebie na kolację, zawiązujesz oczy i odgrzewasz, trzaskając garnkami wcześniej zakupione chińskie jedzenie. Podajesz jako danie wymyślone i przygotowane przez ciebie. What? A w ogóle tam wcześniej jest, pijecie piwo z butelek. Butelek nie wolno, nie? Wieśniaki, my już jesteśmy w Europie. Mamy pokale w domu, w każdym polskim domu. Oczywiście przywieziony z Czech. Tak. Za darmo do tyskiego było. i to jest właśnie seksik, prawda? Mało romantyczne. Podczas rozbierania się zostajesz w samych skarpetkach. Średnio romantyczne. Ty już jesteś cały nagi, a ona ma na sobie jeszcze połowę rzeczy do zdjęcia. Bardziej romantyczne. Najpierw sam ją rozbierasz do naga, a później tak manewrujesz, by zostać tylko w spodniach i już bez tych nieszczęsnych skarpetek. Więc to są po prostu strategia, taktyka, trzeba wszystko sobie rozplanować, prawda? Tak, ale dlaczego musisz manewrować, by zostać tylko w spodniach? Możesz je zdjąć po prostu, nie? Możesz. Czyli z jednej strony dużo praktycznych rad, z drugiej strony troszeczkę jakichś takich jednak nadmiarowych informacji. Właśnie, musiałem cię zapytać, bo co to znaczy? Bo to jest bardzo romantyczna opcja, jest jeszcze niżej, że bardzo romantyczne jest wybielinką trawisz na kolorowej koszulce, pierwszą literę jej imienia i zakładasz na randkę. No, świetnie się składa. Z wybielinką trawisz na kolorowej koszulce. Świetnie się składa, bo też miałem cię o to zapytać, ale naprawdę. Ale zacząłem się nad tym zastanawiać. Wydaje mi się, że to jest takie robienie wzorów takich woodstockowo-hipisiarskich, w sensie, że jakimś detergentem robisz ten, taki jakby trochę wypalony ten kolor, taki jakiś mazet. A to się mówi trawisz? No tak, no bo to jest żrące, nie? Okay. Tak mi się wydaje. Znajdziemy autorów, zapytamy. Anyway, nie robiłem tego nigdy. Nikogo, dla nikogo. A to w takim razie, okej, tego akurat nie. A czy? Bo mamy tutaj troszeczkę info dotyczącego antykoncepcji. Wiadomo, rozmaite metody są tam omówione, ich skuteczność, no domyślacie się, o co tutaj chodzi. Na pewno nie odrzucają antykoncepcji, nie jest to książka tego typu, ale bardzo fajną, zdaniem autorów, metodą antykoncepcji jest co?
Suchy seks. Naturalne panowanie rodziny. Suchy seks. Tak, jest suchy seks, ale wcześniej naturalne panowanie rodziny. Każda z tych metod ma procenty. Tak, tak. I naturalnie panowane rodziny napisane tak. To jest tam, gumki mają tam 95%, tam piły hormonalne do 98%. Naturalne panowanie rodziny zależy od kobiety. 70-90%. Tak, no, typ mieszany. Mhm. Bartek, no, jakby nie uciekaj od tej odpowiedzi, no. Proszę Państwa, suchy seks. Jeśli z jakichś względów nie chcecie iść na całość, a zwykłe przytulanie już Wam nie wystarcza, suchy seks może być dla Was wyjściem z sytuacji. Pod tą nazwą kryją się pieszczoty, które całkowicie rozładują Wasze napięcie seksualne bez kontaktu ze sobą najdelikatniejszych części Waszego ciała. Pewnie już domyślasz się, o czym tu mowa. To zwykły seks, tyle że w ubraniach. Zwykły seks, tyle że w ubraniach. By zwiększyć wasze doznania, najlepiej by było, gdybyście nie mieli na sobie jakichś grubych ubrań. Idealnym strojem są spoderki gimnastyczne. W sensie u obojga? Tak. No, dżinsy słabo wypadają w jakichś kluczowych momentach. Kurtka, puchówka, nie. Ej, nie, ja absolutnie. Będzie mokry, tak by się spłucicie tylko. Tak, tak, tak. Ogrodniczki dżinsowe, sztruks, zapomnijmy. Całe skarpetki, nie. Tak. Niestety suchy seks ma swoją ciemniejszą stronę. Nie wszystkie pozycje prowadzą w nim do celu. I teraz, ja na początku, jak to czytałem, ja pomyślałem sobie, że tu chodzi o ten słynny petting. Nie. Żeby się przytulacie, mm-hmm. A tu chodzi o to, żeby się w ubraniu. To jest dokładnie to. To jest dokładnie to. Zresztą w końcówce jest napisane. Pamiętaj jednak o jednej bardzo ważnej sprawie. Po takich zabawach na twoich spodniach mogą pojawić się pewne wielokropek wykwity. Więc albo miej ze sobą drugą parę na zmianę, albo poczekaj, aż sprawa nieco, w cudzysłowie, przyschnie. I przywitaj się z jej rodzicami. Tak, tak, tak. Dzień dobry, jestem Radek. To naprawdę nie jest taka prosta książka, jak się może początkowo wydawać. Dobra, sobie cały czas, że ktoś tę książkę zawiera wszędzie i tam, wiesz, był orgazm podczas suchego seksu i teraz, wiesz, kartkuje tę książkę, kartkuje, strona 179. O co trzeba zrobić? Może poczekać, aż przyschnie. Cześć, mamo, to jest Ania. No dobra, no ale trzeba też powiedzieć, że książka zupełnie wprost mówi, żeby się nie spieszyć i żeby nie wywierać presji i tak dalej na seks. Więc tutaj trochę się śmiejemy, a tak naprawdę jakby pozycja jest dosyć jakby w porządku, jeśli chodzi o te tematy. No i co tam? No, to jest właściwie koniec książki, tak. Bo dalej jest już tam tylko pytanie, co dalej, i jakby odpowiadają panowie na to pytanie w bardzo ogólnikowy sposób. No i co tam, Mateusz? No jakby jak tam? To jest druga książka o podrywaniu, o jakiej mówimy w tym podcaście. Wydaje mi się, że nie ostatnia, bo tego rodzaju wydarzeń trochę mogło być. No, zwłaszcza, że ponieważ poszerzyliśmy tematykę podcastu, no to zakładam, że też pomiędzy latami 2000-2010 było trochę tego, prawda, nie? Tak. No, ciekawa jest ta książka pod tym względem, że jest stosunkowo mało, mało knurska. Mhm. Trochę tak, oczywiście to jest nadinterpretacja, ale trochę tak jakby między jakimiś takimi totalnie 90-sowymi rzeczami albo między książkami z lat 70-tych wydawanymi w 90-sach, a tymi wszystkimi zjebami potem od tamtego jakiejś psychomanipulacji pojawia się jakiś taki moment jakiegoś takiego jednak stonowania i poszukiwania mniej radykalnych rozwiązań, ale no zobaczymy, powędrujemy jeszcze w te rejony faktycznie i zobaczymy, czy tak jest. Jest to książka dosyć urocza i w sumie właśnie ciekawa pod względem tych jakichś takich smaczków związanych z obyczajami, z realiami tamtych czasów. Można tutaj takie rzeczy wyłuskać. No. Tak, to znaczy, tak jak na przykład, nie wiem, jakbym miał zastanowić się, kto do mnie pisze przy książce Webera, oprócz tego, że Weber, tak? Mhm. To wyobraźmy sobie tego gościa jako takiego cwaniaczka w garniturku, który coś tam mówi, nigdy się nie poddawaj tego, nie chcecie, to tam, wiesz, pukaj do niej do drzwi, no nie? Są też takie te materiały Puła, które widziałem od takich w ogóle po prostu miejskich, po prostu łysych kolesi, którzy mówią, mordo, w ogóle tam się nie przejmuj tego, nie? Mhm, a tą książkę napisała jakaś taka, takich dwóch, chyba już po prawda, pożenionych gości
z jakiejś uczelni, prawda, którzy tam gdzieś tam spotkali się na studiach czy coś tam i stwierdzili, że zarobią trochę pieniędzy pisząc coś takiego. I mogło to wyjść dużo gorzej niż wyszło, więc jakby tak, nie mam serca, żeby być jakoś specjalnie ostrym dla tej książki. Tak, to prawda. Nie dowiemy się tego, ale ciekawe, ile egzemplarzy poradnika podrywacza się sprzedało. Czy można zapytać autorów w sumie, bo są do znalezienia pewnie. Musimy to zrobić. A propos tego, że to nie są jakieś knury, tak, oni zresztą dedykują tę książkę swoim partnerkom. Tak. Także to oni się swoje nauczyli już, prawda? Mhm. A teraz ty. Zresztą kończy się to odezwą. Niezmordowany podrywaczu. I zaczyna też. Świat kobiet stoi przed tobą otworem, nie pozwól mu czekać. No więc nie zachęcamy do korzystania z tych porad, ale nie jest to jakiś taki absolutny hardcore. No to co, no przyjdzie nam chyba podziękować w takim razie, zresztą w tym kontekście jest to bardzo adekwatne, naszym patronom i naszym matronkom. Omówiliśmy książkę kupioną dzięki waszemu wsparciu i wszystko to, co robimy co tydzień, jest robione dzięki waszemu wsparciu, także dzięki. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.